Witam, nazywam się Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych. Swojej pomocy udzielam studentom kierunków ekonomicznych z przedmiotów ilościowych, takich jak matematyka, statystyka, ekonometria, badania operacyjne, czy tak jak tutaj widzicie, matematyka finansowa. Swojej pomocy udzielam najlepiej drogą online, czyli wystarczy do mnie wysłać zadania z treścią jako załącznik na maila napisanego pod adres zadania myślnik projekty@wp.pl lub wejść na stronę, którą widzicie na monitorze, na filmiku. I dzisiaj chciałam Wam przedstawić sposób rozwiązania zadania z matematyki finansowej o następującej treści, jak widzicie. Firma dzięki rocznej lokacie bankowej uzyskała odsetki w wysokości 12% rocznie. W tym okresie poziom inflacji wyniósł 1%, a stopa podatku dochodowego 10%. Ile wynosi stopa efektywna tej lokaty? Musimy powiedzmy zrozumieć coś takiego, że jeżeli na lokacie bankowej jest powiedziane, że uzyskujemy odsetki w wysokości 12%, to nie oznacza, że od każdego 1000 zł, który mamy na lokacie, dostaniemy na 100% do wypłaty 120 zł. Wynika to z tego, że po pierwsze musimy uwzględnić stopę podatku dochodowego, czyli tego, że od uzyskanego dochodu, od tak zwanych przychodów czy już zysków finansowych, bank pobiera od nas tu akurat w tym zadaniu 10%. To pierwsze. A po drugie to, że mamy do czynienia z warunkami inflacji, czyli tego, że pieniądze tracą na wartości w skali roku 1%. I nie zawsze jest tak, że 1000 zł teraz jest warty 1000 zł za rok. Oznacza to tyle, że powiedzmy tracimy na wartości i mniej możemy zakupić za te same 1000 zł, bo ceny danych produktów rosną, a nasz pieniądz nadal pozostaje 1000 zł. I pytanie brzmi, ile wynosi efektywna stopa tej lokaty? Oznacza to tyle, ile my efektywnie, czyli faktycznie dostaniemy do wypłaty po uwzględnieniu naszej stopy inflacji i podatku dochodowego 10%. Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę, że jest wzór na stopę procentową realną, czyli tą taką, która uwzględnia zarówno stopę inflacji, jak i podatek dochodowy. Jest to nasza nominalne małe r, 1 minus t, t to jest oczywiście u nas stopa podatku dochodowego 10%, akurat tutaj, minus i, czyli nasza stopa inflacji, przez 1 plus i, czyli ten wskaźnik dyskontowania inflacji, czyli ustalenia, ile to jest warte po stopie inflacji. Po pierwsze, mamy jeszcze wzór, że jest powiedzmy nasza stopa efektywna kapitalizacji. W ogóle tak, musimy zawsze pamiętać, że jakiekolwiek naliczanie odsetek, jeżeli nie jest uwzględnione, że płacimy z góry czy z dołu, w treści zadania nie jest to jasno powiedziane, my raczej stosujemy jakiekolwiek obliczenia z wariantem wzoru z wpłatą czy naliczaniem z dołu, czyli na koniec całego okresu, a nie z góry. Także to jest ten wariant tego wzoru i pierwsze pytanie brzmi, ile wynosi ta stopa realna? Bo chodzi o to, że ostatecznie musimy policzyć, ile wynosi stopa efektywna, ale do jej policzenia potrzebujemy tutaj we wzorze stopę realną, czyli taką, która uwzględnia zarówno inflację, jak i podatek dochodowy. I nasza efektywna jest poszukiwana. Nominalnie na lokacie zarabiamy 12%. Jeżeli oczywiście nie jest tu powiedziane, jaką mamy kapitalizację, to raczej zakładamy, że jest to zwykła roczna, czyli tak jakby jej w ogóle nie było. Inflacja jest 1%, a stopa podatku dochodowego 10%, co oczywiście, jak widzicie, jest zapisane w ułamku dziesiętnym. Po zastosowaniu naszego wzoru na stopę realną, tu widzicie to podstawienie, zgodnie ze wzorem, który tu mamy, wychodzi nam 0,09703. Oznacza to tyle, że realnie zarabiamy niby, jest powiedziane, że mamy 12% zarabiamy na lokacie, ale faktycznie po uwzględnieniu zarówno podatku dochodowego, jak i inflacji zarabiamy 9,703.
I teraz można oczywiście zastosować wzór na stopę efektywną, ale ona ma faktycznie sens dopiero wtedy, gdy mamy do czynienia z jakąś kapitalizacją. Czyli w tym zadaniu nie było nic mowa o jakiejś kapitalizacji, że jest miesięczna, kwartalna czy półroczna, nie ma takiej informacji. Więc w tym zadaniu moglibyśmy ten element pominąć, ale zastosowałam to, żeby pokazać Wam, że wystarczy zamiast w tym wzorze wpisać, ile wynosi M, że to nie jest 1, a na przykład 2 przy kapitalizacji półrocznej, czy 4 tu i tutaj, żeby mieć kapitalizację kwartalną. I oczywiście tutaj wynik jest ten sam, ale przy innej kapitalizacji niż roczna, którą ja tutaj napisałam, czy uwzględniłam, byśmy mieli inne wyniki. W związku z tym możemy napisać następujące zdanie. Stopa procentowa 12% raz kapitalizowana w ciągu roku warta jest realnie 0,09703, czyli po uwzględnieniu zarówno podatku dochodowego, jak i inflacji. Ok, no teraz kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie ode mnie jakiejkolwiek pomocy w zakresie rozwiązywania zadań lub też szukacie wskazówki do swojego zadania, jakiegokolwiek, które potrzebujecie przygotować na zajęcia, na przygotowanie się do kolokwium, jak najbardziej piszcie do mnie bezpośrednio na adres mailowy zadania@projekty.maupa.wp.pl bądź wejdźcie na moją stronę www.zadania@projekty.pl i jak najbardziej subskrybujcie mój kanał, polecajcie znajomym. Kanał zamierzam rozwijać i warto zaglądać tutaj jak najczęściej. Komentujcie, klikajcie, że lubicie ten filmik, jeżeli oczywiście Wam się spodobał i pomógł Wam. A ja czekam na Wasze maile. Pozdrawiam.